Pomidory w puszce, pomidory w puszce, pomidory w puszce, cwania zrób pomidory w puszce, proszę bardzo, macie pomidory w puszce. I zobaczymy, czy ten strój będzie tak samo szczęśliwy, jak sam po prostu pomidor. Tylko pytanie jest to, czy ja w ogóle zagram? Okej, zagram, ponieważ po co tego nagrywania trzeci raz? Dwa razy nie chciał mi w ogóle znaleźć serwerów. Czekałem, dałem drugą szansę. Nie weszło, czekałem. Teraz po to po raz trzeci, jak widać 52 na 62, czek się wolno zapełnia. Jednakże to nie jest wina pomidorów w puszce. Zaufać mi, to nie są pomidory w puszce, to nie jest to, że one są jakimś nieszczęściem na nas od razu z góry złożonym, czy coś w tym stylu. Wiem, że zaraz znajdą się gracze, wiesz, że dolecimy do końca, wiesz, że nie będzie żadnego cheatera, ponieważ wczoraj też próbowałem nagrywać odcinek, trafiłem na cheaterów. Wtedy po prostu odpuściłem. Dzisiaj musi być ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień, w którym mieli, że zrobimy super show. To jeszcze zwyciężymy kolejny raz. Wszystko dla pomidorów w puszce. Ok, lecimy. The Willy Geek. Willy Geek na początek. Zobaczymy, czy uda nam się osiągnąć z takim startem potem zwycięstwo w show. Ok, jesteśmy. Myślałem. Ok, wywala ludzi, wywala ludzi. Dużo ludzi wyszło. Nie wiem, czy to względu na to, że widzą jakąś gierkę, czy po prostu właśnie przez te problemy z serwerami. Jednakże wiem, że trzeba to wykorzystać. Skoro jest mniej osób, to będzie łatwiej w teorii. Teraz tutaj się trzeba przerzucić z tą linią. Tak, dziękuję. Tutaj jestem już na samym końcu. Teraz tylko wstać i zrobić dive'a. Dziękuję. Ok, gdybym nie zrobił tego dive'a, to by mnie to śmigło walnęło. Nie będę robił środkowego skipa. W sensie nie będę przechodził przez środek jak co, ponieważ nam się to nie opłaci. Okej, okay, tylko pójdziemy znowu tą drugą boczną. Jest ona bezpieczniejsza. A i tak nie musimy jakoś się zbytnio spieszyć, więc tutaj podskoczyć, cyk. Tutaj podskok, dive. Dziękuję, jesteśmy sobie tutaj. Mamy już checkpoint, teraz tutaj chwilę poczekać, podskoczyć, tutaj dive, cyk. No i pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce bez żadnego większego problemu. Witam tutaj pana od joggingu. Qualified. Oczywiście, nie robimy żadnych emotek, coś, bo tego nie trzeba, po prostu biegam na pierwsze miejsce, żeby zdobyć jak najwięcej expa i jak najwięcej kudosów, ponieważ jeżeli nie wiecie, a ten temat mogę poruszyć, bo mówiłem o nim już chyba dwa razy, było informacje w końcu na temat nowego sezonu Fall Guys. Jeżeli chcecie, powiedzmy sami, zobaczyć sobie na własne oczy, no to pewnie jeżeli znajdziecie gdzieś, znaczy jeżeli wejdziecie na jakiegoś ich Twittera, to pewnie coś tam będzie. Kolego, w drugą stronę biegniesz. W drugą stronę biegniesz. Serio. Ewentualnie możecie wyjść na mojego Discorda, tam też w ogłoszeniach chyba rzucałem link do nowego sezonu. Jednakże, nowy sezon wejdzie w październiku, czyli już powiedzmy dosłownie miesiąc tam został, ponieważ już kończy nam niestety sierpień, będziecie musieli znowu walczyć ze szkołą i tak dalej. Więc przez miesiąc będziecie musieli poczekać, aż nadejdą nowe rzeczy. Ale tak, będą nowe levele, coś co mnie najbardziej jara, nowe levele. Będą tam zmiany w levelach aktualnych, nawet w Hoopsie Daisy. Będą troszeczkę będzie inaczej wyglądała arena, ale będą elementy, które będzie można samemu przesuwać. Przez to będzie można doskoczyć do jakiegoś kółka, co jest świetne. Będą chyba, właśnie, jak jest DoorDash, tak mi się wydaje, to przynajmniej wyglądało jak był DoorDash, to miał być troszeczkę inaczej przerobiony. Że niby... Powiedzmy, będzie przechodzenie przez bramy, ale w inny sposób, coś w tym stylu. Ogólnie sam klimat będzie średniowiecznych, tam rycerzy, smoków, magów, coś w tym stylu. Więc też świetne, więc czekam na razie na te skiny. No i mówię, musimy pojechać do października, ale naprawdę zapowiada się świetnie. I miejmy nadzieję, że gierki drużyna będą bardziej zbalansowane, tak to... Na razie wiadomo, jak to po prostu wygląda. I że do tamtej pory też wejdą lepsze serwery oraz anti-cheat troszeczkę się rozwinie, ponieważ mówię, no dzisiaj trafiłem na cheatera wcześniej, wczoraj trafiłem na cheatera. Zżygać się chce po prostu. Bo to, że cheater jest to jedno, bo jeżeli bym sobie grał przed znajomym, jest cheater, no dobra, no trafił się cheater i tak dalej. Ale jeżeli chcę nagrywać do was materiał i trafi się cheater na odcinku, to mam taki dylemat, czy ja chcę teraz czekać i pokazywać gierkę z cheaterem, licząc na to, że może uda mi się z nim wygrać, czy robić od razu Alt 4 i później na następne gierki. Ja próbowałem. Niestety. Gość pomimo tego, że był fight łapą i sfailował złapanie korony na Fall Mountain, to tak jak był o wiele przed nami, żeby go dogonić. Ale na razie skupmy się na... Kurczę. Na tym... Jezus, nie mogę podskoczyć. Na tym show, ponieważ tutaj żyjemy, a nie w...
tamtej gierce strzelałem, tutaj widzę, że goście próbują z mota przeskoczyć, nie wiem po co szczerze mówiąc, jeżeli nie robicie żadnego speedrunu, który ma być pseudo world recordem w czasie, to nie ma najmniejszego sensu zrobić. Okej, czy goście będziesz mnie łapał? Czy coś do końca dobiec? Okej. Dziękuję. Lubię takich zawodników. Lubię takich zawodników, którzy po prostu dobiegają do końca, nie łapią tutaj, nie są tymi znienawidzonymi przede mnie asgraberami, tylko po prostu chcą zwyciężyć czysto, fair play i tak dalej. Zresztą czuję, że te osoby, chyba ten go będzie próbował łapać. Czemu po prostu sobie stoi? Nie, takiego powodu czego, ale koń! Tutaj próbował złapać zielonego tiktaka. Jednakże nie udało się, teraz widzę, że tego konia próbują zrzucić za to, co on wtedy zrobił. Jednakże tutaj bokser teraz przyszedł na gorszą pozycję. Nie, żaden jeszcze nie spada. Czy to będzie koń czy bokser? Koń czy bokser? Kto z nich spadnie? Koń zleciał na dół! Koń w końcu zleciał na dół. Tutaj gołąb jeszcze tam leciał i różowy tiktak. Ostatni z zawodników, który jeszcze próbuje coś tutaj zrobić. Czy on da radę to jakoś zakwalifikować? Nie zrobi tego, ponieważ pączki w momencie paniki zrzucą go do naszego różowego slajmu i wyeliminują go w takim momencie. Więc do tego etapu przechodzi nam 14 osób, co daje nam szansę na gierkę drużynową w postaci piłki lub niczego innego. W postaci piłki lub niczego innego. Więc to może być finał, a może być piłka. I ogólnie co do piłki, liczę na zmianę, ponieważ jest... jeszcze jump showdown jest, jeszcze... to już finał jest, kurczę. To poczekajcie, może się skupię. Chociaż jeszcze na początku mógł mówić. Co do piłki, jest podobno takie mityczne jajko złote, które, znaczy piłka złota, które daje 5 punktów, z tego co się orientuje. Jednakże ono powinno się powiedzieć o wiele częściej. Jeżeli jest jakaś drużyna ma 5-0 na przykład i... zostało 30 sekund, ta piłka powinna zacząć się częściej pojawiać, ponieważ to, jak rzadko się pojawia złota piłka, jest po prostu straszne, bo serio, jeżeli jesteście na piłce, na przegranej pozycji, to odbicie się jest... strasznie ciężkie zrobienie, ale tutaj na początku to wolno leci. Jestem przyzwyczajony tylko z jednym pałąkiem i wtedy, tam jest wtedy o wiele, wiele szybsze. O kurcze, dwie platformy. Dwie platformy, do przodu trzeba tutaj pójść. Która zacznie się szybciej sypać? Okej, nasza się na razie szybciej sypie. Nie wiem, czy nie wolałbym polecieć na drugą stronę, ponieważ... O nie, o nie, o nie. Zapatrzyłem się na to, czy mogę pójść na drugą stronę. Nie zauważyłem, że to jest tak blisko jest. Standardowo cwaniak w finale. Po co tyle gadasz? Po co? Gdybym mordy nie otworzył, gdybym się skupił tylko na tym, że chcę zwyciężyć. Goddammit, no. Ale znowu też nie chcę zamykać mordu, ponieważ wiem, że jest jeden, przynajmniej chyba jeden odcinek, w którym przegrałem koniec końców. Chyba przegrałem. Nawet nie pamiętam. Jest jeden odcinek, gdzie na heksagonie to, ale chyba nie pokazywałem wygrany na heksagonie, nie wiem. Wiem, że na heksagonie zapominałem o tym, że nagrywam. Skupiłem się w pełni na tym, żeby nie gadać. Są takie fragmenty ciszne przed 10-sekundowe i mi się to nie podoba. Wiem, że to może niektórym z was nie przeszkadza. Ale ja czuję, że wtedy zapominam w ogóle... Ja czuję, że wtedy po prostu skupiam się tylko na tym, żeby grać, a nie żeby nagrywać. Gdybym był w samotności, zamknięcie mordy mi pasuje. Ale że nagrywam, że chcę robić content, a nie, że taka cisza nie jest takie... To wiecie, inna sprawa. Okej, okay. DoorDash. Drzwi ostatnie prawidłowe są lewe. W sensie lewe, znaczy tam będą prawe. Więc trzeba więcej się jakoś prawej strony trzymać, żeby mieć najbliższą drogę do tego wejścia, ponieważ standardowo, jeżeli ludzie zaczną, że z prawej ostatnie są drzwi, to pewnie nie spróbują prawych. I wiecie jak to... O! Chciałem właśnie powiedzieć, że mówię, trzymaj się z prawej i... Jestem to, bo nie widzę po lewo fajnego pomidora. Pomidorek z dołem od hamburgera. Pamiętam jak wygląda, spróbuję drugi raz drugie drzwi. Po co to zrobiłem? Po co to zrobiłem? Daj teraz drugie drzwi. Okej, okay, pierwsze. Nie będę ryzykował, nie będę ryzykował, drugie były zamknięte poza tym. Teraz drugie? Pierwsze? Znowu? Nie wierzę. Okej, okay, nie były pierwsze. No nie, goście tam gdzieś. Nie ryzykujmy otwierania nowych. Dopiero tutaj można być pewnym, które są drzwi. Okej, okay, jeżeli próbują prawe? Bo prawie są na 100%. Wywróciło mnie. Oni mnie wywracają cały czas! Chyba dive jest? Spadłem komuś na łeb? Może będzie wystarczająco. Powinno być wystarczająco. Ale gdybym tego dive'a nie zrobił, nie miał takiego clear jumpa na dół, byłoby za mi źle.
Najwyraźniej to też się udało zakwalifikować. Pomimo tego, że no, musiałem biec z prawej strony do lewej, praktycznie do końca, a potem jeszcze zostałem wywrócony przez teksturę. A to jednak nie był burger, to był hot dogu. Ja właśnie mówię, burger mi coś nie pasował, ponieważ nie kojarzę żadnego skina burgera. Chyba. Może jest? Nie wiem. Ale no tutaj to dość fajnie wygląda. Serwer wywaliło, prawda? A czy zadziała nam od razu kolejna gierka, czy to już jest tragedia, GG, well played, nie mogę grać. Okej, znalazło serwer od razu, czyli jakim cudem może walić serwera, po czym nagle od razu znajduje kolejny? Jeden plus jest taki, że to była dopiero pierwsza gierka w naszym show, więc... Okej, jeszcze jakoś jestem w stanie przeżyć. Jakby to był finał. Dawajcie, go! Go! Dziękuję. Dobra, zniknij kursor, okej, hit parade. Jest to jedna specjalna trasa, którą spróbuję zrobić, jednakże nie potrafię jej zrobić. To jest najgorsze. Jeżeli będę w pierwszym rzędzie, to wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić. Jestem? Nie jestem. W drugim może? Jestem w drugim chyba. Za różowym tiktakiem. Nie, to nie jestem ja. Gdzie ja jestem? W prawym jestem, trzeci rząd, po prawo. To może być ryzykowne, ale spróbuję zrobić jedną taktyczkę. To raczej mi nie wyjdzie, ale spróbuj. Cheater jest. Okej, już się odbiłem źle, już się źle odbiłem, nie mogę tego zrobić. Znaczy, jeżeli się spanie tutaj szybko i zbany hopuje, to jesteś w stanie polecieć prawą stroną, gdzie dosłownie nikogo nie ma, jesteś bezpieczny w 100% i jak to się nazywa? I mamy najkrótszą trasę świata. Dawaj, jeżeli ten koń jeszcze odpadnie, to będę się po prostu śmiał. To byłoby komiczne, jeżeli ja bym jeszcze odpadł. Jeżeli gościu na cheatach był odpadł, ale no, zobaczcie co on robi, no to jest... To jest cringe po prostu. Imagine wejść do Fall Guys i cheatować. No co jest? Czemu mnie aż tak cofnęło? Jakim przegrywem życia musi być gościu? O, to gościu, jakiej fajnej koszulecce, no. Zobaczmy numer, gdzie on jest? 1515 lub 3944. Nie, to chyba on. Nie, który to był? Chyba taki z zielony, albo to był to on, 1115. Za dużo koni. I trudno mi jest ogarnąć, który to był on, ale 1115, jego trzeba szukać. Teraz tak, jak z nim wygrać? Drużynówka i on jest w przegranym teamie. Czyli praktycznie każda gierka pasuje drużynówka, którą może przegrać. Ogonach może przegrać przez swój team, bo może mieć tylko jeden ogon. W piłkach może być ciężko, ponieważ on może mieć większą siłę przepychania. W tym będzie latał sobie po prostu. Patrzcie jak on będzie latał. Ale ten 4 jest jakiś taki... Zobaczcie jak on się trudził z tym, żeby przejść pierwszy wyścig. Więc może jest po prostu debilem. To jest on. 1-1-1-5. No, zaczynaj latać. Jak to jest smutne. Jak to jest smutne. Czemu ty masz prawo do w ogóle grania w tę grę? Czemu mama ci kupiła komputer kiedyś? Nie wiem. Zaraz się popłaczę. Bo na początku się śmiałem, jak ludzie narzekali, że praktycznie w każdej gierze jest cheater. Ale ja dzisiaj dosłownie gram może piąte show. I w dwóch już miałem cheatera. Ale nie, on przegra. O, zobaczcie, ja wierzę, że on przegra. On nie umie po prostu skakać. On nawet nie potrafi skakać. Więc jeżeli dojdziemy do finału, będzie Fall Mountain, on nie złapie koronę. 100%. Zaufajcie mi. Więc trzeba się skupić. Skupmy się na swojej grze. Jego zignorujmy. I walczmy z nim. No come on. No puść mnie. Aż nikt nie spada. Co jest? Co ma jakiś ultra zaawansowanych graczy w survivalu? Ale on próbuje spychać ludzi, tak mi się wydaje. Że on specjalnie lata blisko. Tylko po to, żeby ludzi zepchnąć.
Pomimo tego, że jemu to się na razie nie udaje. Ciekaw, ile osób jest z takim samym nastawieniem jak ja, że to jest po prostu ofiara losu, która i tak nie da rady wygrać. Więc próbuję teraz tryhardować, aby dojść z nim do finału i go potem zniszczyć. Wierzę, że są tutaj tacy ludzie. Wierzę, że są tutaj tacy ludzie. Są ludzie waleczni, czyści, najlepsi. Hej, tutaj czekaj. Okej, okay, tutaj trzeba było podskoczyć. To już prawie mi to zrzuciło. To ja zaryzykowałem śmiercią, ale jest qualified. Bym się śmiał, jakby ten typ jakimś cudem, nie wiem, laga dostał, bym spadł do tego slime'a. O Boże, jak było pięknie. Ale to jest 1-1-5. 23, czyli nie może być teamówka, ponieważ byłyby to byłyby nierówne teamy. Chyba że w trakcie gierki wywali ludzi. Znaczy w trakcie ładowania. Jeżeli dwie osoby odpadną, może być teamówka, ale za szybko było, okej. Tail tag. Najczęstszą taktyką, którą widziałem na tail tagu przez cheaterów, jest to, że oni biorą sobie ogon i skakują na ten środkowy młot. Bo tam się nie da doskoczyć. Ja próbowałem doskoczyć i spróbuję to znowu. Jeżeli zrobi to samą taktykę, co właśnie zrobił inny cheater, to ja mam gdzieś wtedy łapanie ogona. O, na razie ogona nie ma. Mam na razie gdzieś łapanie trzymanie swojego ogona. I po prostu spróbuję skoczyć z tego żółtego. A nie na młot, tylko na ten środek i go złapać w trakcie dive'a. Też na razie nawet, szczerze mówiąc, mogę po prostu uciekać, szczerze mówiąc. A nie, okej, dobra, on po prostu lata, więc muszę się skupić na sobie. Muszę się skupić na sobie, ponieważ to nie jest ten zawodnik, to nie jest zawodnik, który wydawał mi się, że będzie robił, ten taki jakby bezpieczny, ale niebezpieczny strat. Okej, gościu, teraz sobie wezmę twój ogon, dzięki. Już ty przytulajcie, ja sobie uciekam, dzięki. Dzięki. Mój, nie zapałeś mnie, dzięki. Kolego, ja jestem obok ciebie i cię nie mogę złapać. Ty byłeś kilometr za mną i mnie złapałeś. Okej, okay, gościu, dzięki. Lubię, jak wygonię za jednym typem, potrzebuję jakiś inny gościu, biega mi na tej samej trasie, zabrał mi ogon, dzięki. No nie mam ogona. Dzięki. To jest najważniejsze, żeby tylko mieć swój ogon. Po prostu uciekaj teraz. Siup. Okej, okay, nie zapomnę. Typie, uciekamy. W tę stronę biegnij, mięta. Kogut, też uciekaj w tę stronę. Nie. On mnie złapie, zobaczycie, że on mnie złapie. Dobra. Dawajcie finał, dawajcie mi finał. Zobaczcie tego gościa w finale. Tylko nie może być jump showdown. Nie może być hexagon. I nie może być smiogon. Tylko i wyłącznie na Fall Mountain można z nim wygrać. Bo to jest jedyny tryb, którym te cepy nie potrafią skakać normalnie, a nie mogą lewitować i złapać jeszcze w tym samym momencie. Więc może będzie szybciej przy koronie, ale jest szansa, że ten przegra. Okej, okay. Jedyna szansa na to, żeby pokonać cheatera. Mam jakiś dobry road? Kurna, lewy bok jesteśmy. Ja bym przejść prawą trasą po prostu perfekcyjnie, prawie że. Zobaczcie, ona wyleci. Siup. Pamiętajcie, możemy z nim jeszcze wygrać. Chyba że on jest już na tyle ogarniętym cheaterem, że on po prostu dolecie do końca i to oła. Okej, to chyba już nie ma szans na to. To będzie najszybszy win w Fall Mountain świata. Hej, czemu on jeszcze nie zapał korony? Czemu on jeszcze korony nie zapał? Gdzie on jest? Widzicie? Nie potrafi doskoczyć do korony. To jest typical cheater. To jest typical cheater, który nie potrafi doskoczyć do korony. I nie wygrał tego! Nie wygrał! Brawo! Gratuluję ci, bardzo. Jakim debilem trzeba być, żeby dojść do końca i nie wygrać Fall Mountain. Brawo. Kolega różowy jednorożec, mój bohater. Po prostu jest to mój bohater, który... No wygrał dla mnie dzisiaj życie. Dla mnie wygrał gość dzisiaj życie. Jednakże, za tego, że dzisiaj te serwery działają jak działają, za tego, że dzisiaj trafiam co drugą, trzecią gierkę na cztera, to będą dzisiaj
jedyne show, które wam pokażę. Jeden jest skikowany, jeden jest cheaterem, a jeden jest sfailowanym sezonie. Jednakże powiedziałem wam o tym, co chciałem, czyli o drugim sezonie w Fall Guysach. I pokazałem też, że jeżeli macie cheatera, nie poddawajcie się, ponieważ można wygrać. Niekoniecznie byłem ja zwycięzcą, ale to przez to, że na początku całym piłką i podskoczyłem. I potem byłem z tyłu, ale widzieliście, że wygrał ktoś, kto był czysty. A te cheatery są po prostu zwykłe frajery, które nawet nie potrafią wygrać gierki w momencie, kiedy cheatują. To było na tyle, jestem, żegnam. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może jeszcze uda mi się wrzucić jakiś wam przed pierwszym dniem szkoły. Nie mówię o rozpoczęciu, ale przed pierwszym dniem szkoły. Ale kto tam wie. Może znowu będą jakiś niefortunny dzień. To było na tyle, jestem, żegnam. Siemanko, peace, yo!